pałac. Piękny jest, no, kultury Stalina i Lenina. I tutaj jest ten system faryzeuszy i saduceuszy, wiesz. Że ta gadzina, taka, która żre pełno mięsa, no to powiedzą człowiekowi, żeś ty baraniczką, bo ty nie jesz mięsa. One pieprzają mięsa pełno, gadziny. No, gdy się spadło z dziada na gada. No, i tak robią z igły widły i są źli, proszę państwa, z igły widły i są źli. No, faryzeusze, czy dzieci faryzeuszy, czyli oni u ciebie szukają takiego punktu w danym momencie, który tak naprawdę nie istnieje, słabego, na zasadzie pięty Achillesa, żeby ci coś przygadać, żeby coś ci wmówić, jako diaboluki, słudzy diabła rzymskiego. No to rzeczywiście po prostej drodze, w drodze prostej ewentualnie do Rzymu, masztu, prawda, nawet na pogrzeb papieża jechali. No, nawet na pogrzeb papieża jechali, teraz Jana Pawła II, parę dobrych lat temu, jak umarł, proszę państwa. To jest ten system. No i dzisiaj święto jest biegaczy, maraton warszawski. No, także słudzy diabła rzymskiego u kogoś zawsze wyczują w danym momencie, jak pies wywęszy, taką piętę Achillesa, słaby punkt, coś, że człowiek sam nawet nie wie, no przecież wiadomo, że nie jest winny, tylko coś takiego wynajdą, proszę państwa, i potem doprowadzą go do zagłady, do ruiny. No a Jezusa to co? Też oskarżyli. W nocy, bez świadków, bez standardów, a z prorokami Ezechiel, Jeremiasz to co? A Szczepana to kto ukamienował? Szczepana. No, a Jezus znał ich serca, znał ich pobudki. Przecież to, co mohery myślą, to, co mohery czują, no to widać to odległość na odległość kilku kilometrów.